Dzień dobry Państwu, witam Państwa bardzo serdecznie w ten piątkowy poranek i jak zawsze piątek witamy wraz z Rafałem Ziemkiewiczem. Dzień dobry, witam Cię serdecznie Rafale. Witam ja, dzień dobry Państwu. Rafale, ten tydzień to oczywiście protesty rolników i myślę, że musimy rozpocząć od wczorajszej decyzji, właściwie decyzji. No Donald Tusk podczas konferencji, mam wrażenie, że chciał to tak powiedzieć między słowami, nie mówić tutaj nic konkretnego, że rolnicy mają się usunąć z granicy, tylko po prostu użył takich sformułowań jak infrastruktura krytyczna, granica od teraz znajdzie się na liście infrastruktury krytycznej. No i właśnie pytanie do Ciebie, co w związku z tym, ponieważ rolnicy obawiają się, że będą usuwani, nie wiem, no, przez wojsko, przez policję? Czy jest to scenariusz prawdopodobny? Właściwie to tak na logikę to taki jest skutek ogłoszenia granicy infrastrukturą krytyczną. No bo infrastruktura krytyczna to jest to, co musi funkcjonować non-stop i czego, jeżeli ktokolwiek tam cokolwiek robi, to jest usuwany siłą. Natomiast pytanie, czy Donald Tusk jest zdecydowany posyłać wojsko i policję przeciwko rolnikom. Czy to wojsko i ta policja by go posłuchały, jak wydałby takie polecenie? Jakie byłyby skutki społeczne? Bo jak na razie same pogróżki ze strony Tuska wywołały natychmiast dużą mobilizację po stronie protestujących i zapowiedź na przykład Solidarności Rolników, że się przyłączy do tego. Solidarność jeszcze w tym nie brała udziału, a jak Solidarność Rolników, to jest Solidarność Duża też ten protest wesprze, więc zamiast gasić ten protest, to raczej go Tusk wzmacnia w tej chwili. Myślę, że jeżeli odważyłby się posłać wojsko przeciwko rolnikom, no to cóż, może rzeczywiście oczyści przejście graniczne, ale wtedy rolnicy się przeniosą do miast, no dobrze, ze swoimi protestami. Z drugiej strony, tak głośno myślę, no mogą się przenieść na przykład 10 kilometrów dalej, czy 5 kilometrów dalej, się przenieść dalej, i tak będą korki, dalej i tak będzie blokować blokada. Drogę, ale mogą no też się przenieść na przykład do Warszawy i stwierdzić, że trzeba przyjść i zrobić porządek trochę, a zresztą już się przenoszą, bo ile pamiętam, na 27 zapowiedziane są duże manifestacje w Warszawie. Ja mam wrażenie, po pierwsze widzimy wyraźnie, że rząd się pogubił. To znaczy mamy z jednej strony pana Siekierskiego, nie mówię o Kołodziejczaku, no bo też ustaliliśmy, że nie jest to persona poważna, ale minister rolnictwa, który wychodzi wczoraj w Sejmie i mówi, że właściwie ci protestujący mają rację, że Unia Europejska przegięła z tym Zielonym Ładem, że się ma wycofać. No więc na razie nasz oficjalny stosunek do Unii Europejskiej jest wiernopoddańczy, prawda? Jak oni coś kazali, to w głowie się Tuskowi nie mieści, tak jak wielokrotnie przypominałem ten przykład ze stoczniami, gdzie Unia Europejska zamknęła stocznie, Niemcy i Holendrzy się odwołali, stocznie nie zamknęli, a w Polsce Tusk myślał tylko o tym, jak zmyślić jakoś inwestora z Kataru i ludziom kit sprzedać, żeby to przykryć PR-owsko. I tutaj też mam wrażenie, że dotąd panowało przekonanie, że jakoś tych rolników, coś tam się im w końcu da, oni w końcu odpuszczą i sobie pójdą. Nie widać tego. Więc nie. Pan Siekierski z PSL-u przyjął zasadę, że no, mówi, rację przyznaje rolnikom. Przy czym, zaznaczam, propaganda, te wszystkie TVN-y, one cały czas sprowadzają sprawę protestów wyłącznie do kwestii importu z Ukrainy. A to właściwie nie jest. Pierwszym argumentem jest kwestia Zielonego Ładu. To jest pierwsze. Mhm. No jeżeli przecież przeciętny Polak chyba nie ma pojęcia, co tam za horrendalne rzeczy. To Związek Sowiecki takich rzeczy nie wymyślał, że przed 1/3 ziemi ma leżeć odłogiem. Że rolnicy, którzy zainwestowali w swoje gospodarstwo, mają teraz odłogować ziemię, bo im Unia kazała, prawda, bo wracamy do średniowiecznej gospodarki zwanej trójpolówką. No, że w ogóle postęp generalnie, jak wielokrotnie mówiłem, polega na odwracaniu zdobyczy cywilizacji i tutaj wszystko cofamy, prawda, zalewamy wodą pola, któreśmy osuszali przez kilkadziesiąt lat czy kilka stuleci, cofamy meliorację, przywracamy stan mokradeł, trzęsawisk, ugorów, a wszystko po to, żeby sprowadzać żywność skądinąd, bo w zamian za to Niemcy tam skądinąd będą wysyłać swoją produkcję przemysłową. Taka jest logika Zielonego Ładu, nie do końca ujawniana. I przeciwko temu Zielonemu Ładowi, przeciwko temu, co pod pozorem walki o ratowanie planety się odbywa, protestują rolnicy w całej Europie, również polscy. Natomiast wątek zalewu polskich, to, że padają, już w tej chwili padają polskie firmy, padają polskie gospodarstwa, no bo nie sposób konkurować z wielkimi
Tam na Ukrainie to są takie ogromne, feudalne, prawda, włości w ogóle nie występujące w Europie. To, tak. To trudno nazwać gospodarstwami. To wszystko należy do wielkich koncernów, które zresztą... Ale też wystarczy się przejechać przez Ukrainę, są właściwie same pola. Same pola. I te pola należą do rozmaitych... Widziałem tę listę, mówiłem państwu, ona jest w internecie, w prasie była 10 tych największych podmiotów produkujących ukraińskie zboże. Z 10 firm jedna jest amerykańska, na 6 miejscu Cargill, pozostałe 9 są rejestrowane albo na Cyprze, albo na jakichś tam Kajmanach, prawda, czy Wyspach Pitcairn. Nie są to w ogóle firmy ukraińskie, chociaż zapewne robione przez Ukraińców, można się domyślić, że przez oligarchów. Podatków nie płacą na Ukrainie, więc tutaj pan Zełenski trochę nas oszukuje, mówiąc, jak to Ukraińcy prości tracą, prawda, i my im nóż w plecy wbijamy. To jest bardziej skomplikowana układanka, o której już wielokrotnie mówiłem, Niemcy dogadali się z ukraińską oligarchią. Dlatego pakują im pieniądze do kieszeni, bo ich kupują po prostu w ten sposób. Dodać trzeba, że przez ostatnie lata, w czasie wojny, Unia Europejska ogromnymi pieniędzmi subsydiowała właśnie te oligarchiczne wielkie gospodarstwa rolne na Ukrainie. Hodowlę kur na przykład, produkcję jajek i wszystkich tych, czyli tak jakby odwrócili Niemcy hasło swojego klasyka myśli politycznej, armaty zamiast masła, tylko na Ukrainę właśnie wysyłali masło zamiast armat, żeby z jednej strony pokazać, że bardzo pomagają Ukrainie, z drugiej strony kupić sobie poparcie tych mafii, które rządzą tak naprawdę Ukrainą, a z trzeciej strony nie narazić się Ruskim. Bo to jest bardzo ważne w polityce i niemieckiej, i francuskiej, że wojna na Ukrainie, fajnie by było, żeby Ukraina wygrała, ale najważniejsze jest to, żeby z Rosją nie, tak się nie obrazić się, z Rosją nie zerwać raz na zawsze tych stosunków. Wszystko, co się dzieje w Unii w tej chwili, dzieje się pod kątem takiego planu niemieckiego, że Niemcy wystąpią jako ten rozjemca, który z jednej strony Ukrainę przekona, że no musi się z tego Donbasu, już nie mówiąc o Krymie, wycofać, bo to jest nie do utrzymania, ale z drugiej strony dogada się z Rosją i zagwarantuje Ukrainie, że Rosjanie dalej nie pójdą. To są mrzonki, oczywiście to są chore mrzonki rojenia, podobne do rojeń o państwie europejskim, które się buduje, ale no w takich warunkach żyjemy i myślę, że z tym pani von der Leyen do Polski przyjeżdża. Dzisiaj, właśnie, to warto podkreślić. Dzisiaj w piątek Ursula von der Leyen przyjeżdża do Polski i już czytamy o tym, że podobno ma niespodziankę. Ta niespodzianka ma zostać odkryta, ujawniona. Pewnie obieca Tuskowi, że jak dalej będzie grzeczny i będzie tak jak teraz, to mu odblokuje to KPO. Ale jak na razie to, jak pisałem... KPO i fundusze w ramach polityki spójności. To ma być podobno ta dobra decyzja. Tylko algorytm jest taki i zobaczymy, czy to się powtórzy, bo oni już tak wielokrotnie robili w konia i Morawieckiego, i Dudę, i teraz Tuska pewnie też zrobią. Tuska zresztą też już raz zrobili. To znaczy, jest spotkanie, czy to w Brukseli, czy tu. Potem wychodzi polski przedstawiciel i mówi... Sukces! Pani der Leyen nam obiecała, że nam odblokuje. No przecież do Warszawy też przyjeżdżała za rządu no premiera tak. Morawieckiego. I tak, i wychodził sukces. Premier Morawiecki albo prezydent Duda i mówił, że zgodziliśmy się, ale ona nie wychodziła, ani żaden urzędnik unijny nie wychodził. Polacy to ogłaszają, a po tygodniu pani von der Leyen mówi, no tak, tak, oczywiście zlikwidujemy te, zniesiemy te sankcje, prawda, oni tego nie nazywają sankcjami, odblokujemy te fundusze, ale i tu jeszcze to, jeszcze taki kamień mi i śmaki, kamień milowy i tak dalej. Także nauczyli się rolować nas genialnie, no a ponieważ to działa, to wcale nie widzę powodu, dla którego mieliby przestać to robić. Tym bardziej, że Tusk jest przyciśnięty. No bo jak to ładnie w dzienniku Gazecie Prawnej porównał tamtejszy komentator prawny, pan Bodnar próbował taką sztuczkę wykonać z wyrwaniem obrusa spod zastawy. Jest taka sztuczka imprezowa, że się chwyta obrus i jednym szarpnięciem... Ale wszystko zostaje, tak? No właśnie problem polega na tym, że jak się tej sztuczka nie uda, to się wszystko ale jest jeden wielki ten. Panie muszą prać swoje wieczorowe suknie z czerwonego wina, dywan jest do wyrzucenia, prawda, mnóstwo sprzęta. I pan Bodnar właśnie wykonał taką akcję z tym drugim skutkiem. To znaczy, to miała być taka... błyskawiczna wymiana, wymieniamy prokuratora, prawda, i wszystko zostaje po staremu. Okazuje się, że tak. Po pierwsze, już się zaczął mega bardak w sądach, ponieważ już mamy sąd w Krakowie, który przerwał proces, bo stwierdził, że właściwie nie wiadomo, kto jest prokuratorem i kto ma prawo reprezentować prokuraturę. No, ale przecież mamy najnowszą sprawę pana Grodzkiego, tak? I to była prokuratura w Szczecinie, tak? A to jest proste, jak strzelił. Wiesz, algorytm jest taki, że gangster z reguły innych oskarża o to, co sam zamierza zrobić. Więc jeżeli pan Bodnar
i Tusk i wszyscy oni zaczęli nagle mówić, że trzeba wymienić szybko prokuratorów, ponieważ prokuratorzy mianowani za czasów PiS-u mają chronić PiS przed odpowiedzialnością, prawda, karną za przestępstwa rzekome, których się PiS dopuszcza, to już było wiadomo, o co chodzi. No o to chodzi, że od razu pan ci samozwańcy, bo to przecież de facto jest to bezprawne wszystko, ci samozwańcy Bodnara już tak wycofują śledztwa, wymieniają prokuratorów, którzy prowadzili śledztwo w sprawie nielegalnego wejścia do mediów państwowych. Już właśnie to jest takim symbolem. No, Tomasz Grodzki, przeciwko któremu kilkadziesiąt osób zeznaje, że był organizatorem korupcyjnego procederu w państwowym szpitalu. Dwie kadencje się chował za immunitetem. No i w końcu pan Bodnar mianował pseudoprokuratora, który mianował pseudoprokuratora, który wycofał zarzuty. Taka sytuacja jak z panem Giertychem. Przypomnę, że ze spółki Polnord wyprowadzono 92 miliony złotych, czyli o 22 miliony więcej niż jest mowa w tak zwanych wyborach kopertowych. Tam jest komisja sejmowa, która szuka, gdzie te 70 milionów się zmarnowało, a tutaj 92 miliony wyparowały ze spółki w ten sposób, ze cztery spółki, zdaniem prokuratury, fikcyjne kompletnie. Wszystkie cztery reprezentowane przez pana Giertycha, który sam ze sobą podpisywał umowy między tymi spółkami a Polnordem i tak te 92 miliony się tak wzięły. Ale Rafał, ale właściwie co z i on tego? Przecież... Najpierw zobaczył prokuratora w domu u siebie, to zemdlał, potem zemdlony wyjechał do Włoch i uważał, że nie postawiono mu zarzutów i jest tego, po czym dostał immunitet od Tuska i teraz przewodzi zespołowi, który ma rozliczać świństwa pisowskie. Tak? Ale słuchaj, przecież nawet nasz minister rolnictwa powiedział wprost do rolników, że tak to po prostu jest, że za duże przestępstwa no często nie jesteśmy karani, a za małe, czyli na przykład o jedną paczkę papierosów za dużo na granicy polsko-ukraińskiej, człowiek jest karany. No i co? No i to się sprawdza. I to się sprawdza i tak ma być po prostu. No, tak. Po to... To trzeba chyba jeszcze wspomnieć też przy okazji o sprawie pani pana... Adamowicz była, jeśli chodzi o sądowe, tak, kryminalną. To niewiarygodne. To się może zdarzyć tylko w Gdańsku, naprawdę. Kilkadziesiąt razy sprawa była odraczana. A to pani Adamowicz była chora, chociaż w tym czasie występowała w Parlamencie Europejskim, ale przysłała kwit, że jest chora, uprzejmie nie sprawdzano. No, któż by tam wdowie, demokratycznej wdowie, któż by to... Chodzi o to, że no, krótko mówiąc, po kilkudziesięciu umorzeniach stwierdził sąd, że no niestety sprawa się przedawniła. I ta walizka pełna złota, którą rzekomo dziadek... Już nie pamiętam, czy jej, czy jego przywiózł z robót w Niemczech i za to sobie państwo Adamowicze, w czasie jak Paweł Adamowicz był wiele kadencji prezydentem Gdańska, za to oni sobie te 9 czy 11 mieszkań kupili, czy coś tam, no to ta sprawa się przedawniła, ta walizka. Aj, oj tam już, co to pytać, prawda? Najważniejsze, że TVP zamordowała Pawła Adamowicza, jakby się kto pytał. Nawiasem mówiąc, to też jest właśnie... istotne wydarzenie, jednak uważam, ubiegłego tygodnia, że coś się w TVP nieoczekiwanie. Nie, myślę o niejakim Pablo Moralesie, czyli Bartoszu Kopani, ekspercie Platformy Obywatelskiej, że teraz Platforma oczywiście różnie głupa. No co, myśmy panu Kopani płacili za ekspertyzy? Ekspertyzy to były. Chciałbym właśnie zobaczyć te ekspertyzy. Czy one w ogóle istnieją? Słyszałeś pewnie panią Żukowską z Lewicy, która powiedziała, że właśnie, że to jest w takim razie dostęp do informacji publicznej, że moglibyśmy zobaczyć te faktury, no te ekspertyzy. Bo Platforma nie płaciła z prywatnych pieniędzy, tylko z dotacji, którą dostaje z budżetu państwa. Czyli z subwencji partyjnej. Subwencji partyjnej, także wszystkie te, oczywiście dowodzenie cynicznej obłudy ludzi z Platformy, zwłaszcza samego Donalda Tuska, to jest już naprawdę strata czasu, ale te wszystkie wzniosłe opowieści, jak to nie dopuścimy, żeby hejt był finansowany. Uśmiechnięta koalicja. Większość z państwa nie uczestniczą na społecznościówkach, nie bardzo wie zapewne, że pan Kopania występuje. Ty znasz tylko... w ogóle Pablo Moralesa? Obawiam się, że miałby kłopoty, gdybym go osobiście poznał, ale to jest wszystkie takie najbardziej obrzydliwe bluzgi, insynuacje, no takie najczystszej wody chamstwo. I to teraz oni mówią, no myśmy nie wiedzieli, ten pan to pisał prywatnie. Tego. Nie za to miał płacone, tylko za ekspertyzy. Nie chodzi o to. Rzeczywiście w internecie jest mnóstwo wszelkiego plugastwa i to ono jest też spontaniczne. Ale tutaj mówimy o części takiej sieci.
pan Pablo Morales był obserwowany przez Donalda Tuska, przez Borysa Budkę, przez Tomasza Lisa, Romana Giertycha. Ale u Tomasza Lisa był już na wywiadzie na jego kanale. To podobno jedyny wywiad z Pablo Moralesem w Polsce, więc jeżeli chcesz. Nie jedyny, bo był w jakimś kodowskim radyjku, ale możesz zobaczyć. Ale chyba ostatni już jakimś, podobno więcej się nie udzieli. I że złoto do złota, powiedziałbym. Też sprawdziłbym Tomasza Lisa, chociaż on jest tak chory z nienawiści, że to, co pisze, to być może pisze za darmo. Natomiast pan Kopania, skądinąd będący zawodowym psychologiem, bo to stąd się rekrutuje przecież takich rozmaitych łobuzów medialnych. Chodzi o to, że jego wpisy były natychmiast podawane przez całą wierchuszkę Platformy Obywatelskiej. To nie był przypadkowy hejter. To była część, tak jak pan Kozak Zagozda, który przegrał w tym tygodniu proces, to warto odnotować, z Samuelem Pereirą, ponieważ on uparcie twierdził, że to nie on jest sokiem z buraka, że po prostu nie on. No facet, który też najobrzydliwsze, najpodlejsze rzeczy wypisywał. Ujawniona została jego korespondencja z Giertychem, który go utrzymywał i który mu tam sugestie, prawda, ustalali, kogo mają zaatakować, jakim pomówieniem, w jaki sposób, jak obrzydliwie. Chyba też to hasło dnia, tak, na Twitterze. Pan Zagozda po pierwsze ufał, że jak ma serwer w Wielkiej Brytanii, to go nie ruszą, a po drugie właśnie, że jak reżnie głupa i mówi, że on to nie on. No, sąd jednak ustalił, że on to on, co jest ciekawe, bo to otwiera drogę do roszczeń odszkodowawczych dla bardzo wielu ludzi, ale też ten profil sok z buraka był częścią właśnie tej kampanii. Ja powiem, żeby nie rozgadywać się za bardzo. Jest takie coś w nauce, to się nazywa okno Overtona. To jest takie symboliczne okno, które obejmuje to, co uważamy za normalne, i w propagandzie się to okno przesuwa. Znaczy pewne zachowania, które w pewnym momencie uważamy za nieakceptowalne. Chodzi o podjęcie takie, w tym jest rozpisane na 5 etapów w teorii psychologicznej. Jest najpierw, prawda, wkroczenie z jakimś takim bardzo łamiącym zasady i łamiącym tabu przekazem. Potem wchodzą w to autorytety, które to uwiarygadniają. Zmiękcza się i w końcu wychodzi na to, że to jest normalne. Proszę sobie przypomnieć, ja zawsze oddaję Andrzej Leper świętej pamięci. Zawsze mówię, że ze wszystkich negatywnych bohaterów mojej publicystyki to jest jedyny, wobec którego mam pewne wyrzuty sumienia. Czy Andrzej Leper, który był okrzyczany najgorszym chamem, najgorszym brutalem, największym strasznym prostakiem, jak jest w polskiej polityce, prawda? Wdarł się cham na salony i co on robi? Czy Andrzej Leper powiedział kiedyś, że Balcerowicz ma przepraszam? Czy mówił kiedyś Andrzej Leper, żeby bać Balcerowicza? On mówił, Balcerowicz musi odejść. I te wszystkie profesory się zachłystywały, jaki to cham. Po czym mijają 5 lat i profesorowie mówią, jebać, wypierdalać, no, pani... 8 gwiazdek, pani, tak? Subtelna polonistka, pani profesor Inga Iwasiów chyba, która by szefowa kapituły Nike, pani tam takie wygłaszała... Jak mowę, jak ona się wstydzi tych swoich inteligenckich zahamowań, że sama nie używa słowa wypier... No, chodzi o to słowo Marty Lempart, tak, ale będzie nie mówimy, używać. Nie wymawiamy tych ale słów. Będzie używać, bo to jest takie jędrna polszczyzna, taka właśnie ludowa, bo tych pisowców, jak mać to za... i tak dalej. Rafał, nie chcemy problemów. Przepraszam, ja tylko cytuję. To są elity uniwersyteckie. Mówiąc Gombrowiczem, zyg, zyg, zyg. Koniec cytatu. Po prostu. To są profesorowie. Oni zostali, i to było, i to nie jest przypadek. Oni takiemu zbydlęceniu ulegli właśnie dzięki bardzo przemyślanej kampanii z użyciem takich typków, pana psychologa, byłego pracownika psychologii UW, pana psychologa profesora Góreckiego, prawda, z UW, gdzie to wszystko jest, było punkt po punkcie, żeby zmienić elity w bydło. No i tak się udało, prawda? Więc fajnie, że najlepszy numer to jest to, że pan Jadczak, który no bardzo wiele był wielkim nagradzanym dziennikarzem, jak o Mejzie pisał, prawda, czy o Orlenie, czy tym, to teraz zbiera hejt, grożą podobno jego rodzinie, no bo jest zdrajca, no jak on mógł to ujawnić, prawda, jak to, że ten obrzydliwy Morales to nie jest jakiś tam sobie głos ludu, prawda, to lud taki po prostu, to lud tymi 8 gwiazdkami, nie. Tylko po prostu opłacany
hejter internetowy, no. Prawda? Wyszła na jaw. Rafał, zmieniamy teraz temat, bo jeszcze mamy trochę tych tematów. Taki Komisja bękart do spraw... po Urbanie, bym powiedział. Komisja do spraw Pegasusa w poniedziałek ruszyła, rozpoczęła swoje konstruktywne prace i tam się pojawił ciekawy wątek, wywiad pana sędziego Tulei, który powiedział, że najprawdopodobniej on podpisywał zgodę na wykorzystanie tego oprogramowania Pegasus. Tak, ale czuje się wykorzystany, bo on do końca nie wiedział, jak to będzie wykorzystane. Państwo sobie zdają sprawę z tego, jaki to jest cyrk. Sędzia, który okrzyczany z tym patosem sędzia wolności, tak, bo oni tych swoich rokoszan nazywali sędziami wolności, przyznaje się, a wcześniej się przyznał Piotr Gąciarek też, że to on klepał te podsłuchy Pegasusem, ale on nie wiedział, co on robi. On klepał, ale się nie... On nie oszukali go. No dobrze, ale przecież to było legalne, jak tak? Kogoś skaże ten, a potem powie, ups, jak z Tomaszem Komendą świętej pamięci, tak? A, no tak nawiasem mówiąc, tak, którego skazała ta sama sędzia, która potem stwierdziła, że ułaskawienie Wąsika i Kamińskiego. Ale to akurat tragiczna wiadomość z tego tygodnia, bo naprawdę miał bardzo smutny los. Ale jak sędzia, który jeszcze jest okrzyczany jako Bóg wie jaki sędzia, mówi, ja nie wiedziałem, co ja podpisuję. No to może, że tak powiem, w magazynie, magazyniera by, że tak powiem, wywalili, gdyby podpisywał kwity. Tak? I czuje się, i cała propaganda jeszcze idzie, że jak biednego Tuleję wykorzystali. Sędzia Tuleja mnie nie zdziwił. 11 lat temu chyba, w 2013 roku, on sądził sprawę, przypomnę, takiego sławnego doktora G. Już nie pamiętam, co to G oznaczało, już nie chcę mi się wracać, szukać nazwiska. Wszedł do historii jako doktor G, ten, co go tam Ziobro komandosów na dach spuścił, prawda, i go aresztowali za koperty. Zresztą miał mniej szczęścia od Grodzkiego, bo się nie zdołał wywinąć. I sędzia Tuleja na podstawie dostarczonego przez CBA materiału skazał go jakoś tak mało szkodliwie, tam rok więzienia w zawiasach, jeśli pamiętam. Ale najpierw go skazał, a potem wygłosił, proszę zobaczyć, bo to jest w internecie, wygłosił ustne uzasadnienie wyroku, w którym się odciął od własnego wyroku i powiedział, że to są stalinowskie metody, których ofiarą padł doktor G. Więc już wtedy było wiadomo, że mamy do czynienia z, że tak powiem, z ciekawym przypadkiem. No, sędzia, który skazuje i się odcina od siebie samego. No i tutaj się wziął też, odciął od siebie samego. Ja tak poważnie mówiąc, nie wróżę, żeby ktoś się bo to chyba jedyny news, jaki Komisja do Spraw Pegasusa wygenerowała. To jest ten news właśnie dotyczący... Nie no, jeszcze te obrzydliwe insynuacje dotyczące Zbigniewa Ziobry. Przypomnijmy, że też komisja chce go wezwać, a wiemy, jaki jest jego stan zdrowia. Wiemy, że ma nowotwór z przerzutami najprawdopodobniej. Jeżeli chcesz mówić o tym o powrocie pana Palikota, który po... No ale jeszcze pani Michalik zabłysnęła, no to już wyjątkowo. Nie, ale to już, to już po prostu są... Są typy ludzkie, o których naprawdę nie warto mówić, które chcą zaistnieć wyłącznie właśnie przez tego pani Michalik. Już, nasza była koleżanka, kiedyś bardzo gorliwa pracownica Gazety Polskiej i później gościa niedzielnego, która w pewnym momencie z powodów, które są jej znane, postanowiła stać się zajadłą feministką i się nią stała. I myślę, że dobrze, że sobie tam poszła i tam idzie. No, oczywiście łamanie tabu to też jest częścią przesuwania tego okna Overtona, tak? Że łamanie tego tabu, coś, co było absolutnie kiedyś uważane za nieprzyzwoite, otwarte życzenie śmierci człowiekowi, naigrywanie się z czyjejś ciężkiej choroby. Jeżeli to dotyczy pisowca, jest okej. Okno, znowu tutaj za ciężkie pieniądze udało się przesunąć. Ale nie wiem, ile jeszcze mamy czasu, a chciałbym, słuchaj, jeśli mogę coś zapostulować. Tak, proszę. Nie zapomnijmy o Monachium. Tam się odbywała w ubiegłym tygodniu konferencja i to jest, no, ja ją w miarę śledziłem, nawet chciałem jakiś film o niej nagrać. Ale Jacek Bartosiak z Piotrem Zychowiczem to zrobili i uprzedzili mnie i właściwie w pełni trudno się nie zgodzić. To po prostu to jest cyrk. Monachium jako miejsce, gdzie przypomnę swego czasu premier Wielkiej Brytanii i premier Francji wynegocjowali pokój naszych czasów z Adolfem Hitlerem. To miejsce ma taką tradycję i rzeczywiście jest świetnym miejscem na konferencji, na której się z jednej strony opowiada o tworzeniu armii europejskiej. To już nie chcę wchodzić, nagrałem filmik na YouTubie, zapraszam, prawda, armii, która nie wiadomo, czy będzie, ale będzie ekologiczna, żeby
armia będzie ekologiczna. To jest główna troska, żeby ta armia europejska na była... Na czym to będzie polegało? No nie wiem. Może trzeba ją po prostu zmniejszyć, żeby nie wytwarzali za dużo CO2. Może trzeba ten, żeby na rowerach jeździli zamiast w czołgach, no nie wiem, działo strzelające z ziemniaka, takie w Ameryce jest takie coś używane na rozmaitych imprezach. Nie wiem, no po prostu to jest kretynizm. To już po prostu widzimy, z jakim mamy do czynienia obłędem ideologicznym, bo to się tak znowu nakręciło, że żeby robić wielkie pieniądze, był taki nędzny pisarzyna science fiction, który zrobił potworny majątek, który zasłynął powiedzeniem, że jak chcesz naprawdę zrobić majątek, to musisz wymyślić religię. On wymyślił religię, nazwał to scjentologią. A, no to tak zarobił. Tak, Ron L. Hubbard. Wśród tych wszystkich celebrytów, gwiazd amerykańskich. Tak, bo wiedział, że nie należy dziadów werbować do sekty, tylko ludzi naprawdę z kasą. I w skali makro to samo zrobiło Davos, mówiąc umownie, czyli ta plutokracja, ci najwięksi feudałowie, wymyślając religię klimatu. Prawda? W imię religii klimatu miliardy. Ale żeby te miliardy robić, nakręcili te religię klimatu tak, że na przykład w Brukseli mamy fanatyków, wariatów, którzy rzeczywiście mają już taki obłęd na punkcie wyłączania wszystkiego, niszczenia wszystkiego, prawda, i tego, że no, ze śmiertelną powagą rozmawiają o armii europejskiej jako o armii, która da światu przykład, jak stworzyć armię, która nie wytwarza dwutlenku węgla. Co prawda nie będzie w stanie też z nikim wygrać, ale klimat jest przecież ważniejszy niż ten. Ale już to pomijając, no jeżeli, jak mówi Jacek Bartosiak, obecni w Monachium mogołowie europejscy nie byli w stanie ustalić nawet wspólnej deklaracji w sprawie Nawalnego. Sprawa ucichła już. Ale sprawa, która się wydaje no tak oczywista, że napisać trzy zdania i wszyscy się pod tym podpiszą, też okaże się nie, bo tu niemieckie interesy, bo francuskie interesy, bo Nawalny i tak już nie żyje, a Putin żyje i z Putinem trzeba. Oni cały czas żyją w tym złudzeniu, w tym przekonaniu, bo nie mają innej opcji. No. Niemcy muszą się oprzeć na Rosji. To jest wielkie doświadczenie Bismarcka i tego, co się stało po odejściu Bismarcka. W momencie, jak Niemcy się pokłócili z Rosją w XIX wieku, to wszelkie dwa razy podejmowane próby stworzenia niemieckiej Europy. I teraz trzecia próba, która jest podejmowana w sposób absolutnie niewiarygodny, ponieważ tym razem nie przemocą, tylko drogą korumpowania elit, prawda? Wszędzie mają takich Tusków swoich, którzy i uważają, że ich mając, wydając wyroki TSUE, wysyłając dyrektywy, są w stanie sobie podporządkować kontynent. No problem z tymi rolnikami, ale rolnicy wedle idei są wymierającą kastą, grupą społeczną, więc nimi się nie należy przejmować, oni sobie wymrożą. Czyli za kilka lat ich już po prostu nie będzie. Po prostu ich nie będzie, prawda? Odłożymy te gospodarstwa, zalejemy je wodą, prawda? Rolnikom damy jakieś zasiłki, niech oni sobie tam dożyją swoich dni na tych zasiłkach i niech się bujają. Taka jest wizja tego na fotelach, prawda? Takich, jak to emeryci. Taka jest wizja z tym wszystkim związana. No ale nie można zbudować niemieckiej Europy w konflikcie z Rosją. To jest doświadczenie pokoleń niemieckich polityków. Dlatego oni tak jak liczyli na to, i to był pewnie wariant najbardziej pożądany w Berlinie, żeby tam Putin szybko doszedł do Kijowa 2 lata temu. Przypomnę, że jutro druga rocznica. To jest pamiętna data. Więc żeby tam Putin szybciutko doszedł do Kijowa, zainstalował tam jakiegoś swojego pajaca, nie wiem, jakiegoś Janukowycza, czy wyciągniętego z naftaliny, czy ewentualnie jakiegoś nowego pajaca, prawda? Niemcy by go zaraz uznali, że to jest prawdziwy przedstawiciel ludu ukraińskiego. Oligarchami też by się jakoś tam dogadał. Lud to nie ma nic do gadania, wiadomo. Lud to jest dobry w limonadzie, jak Antoni Słonimski pisał, a nie w polityce. Więc się tym... No, ta wizja się niestety nie ziściła. Mamy 2 lata wojny, ale no, wojna poszła jakoś zupełnie inaczej. To znaczy okazało się, że Rosja jest, i tu wierzę Bartosiakowi, zresztą inni analitycy to też mówią, że Rosja jest dużo silniejsza w tej chwili niż 2 lata temu. I też zbroi się ponoć na zbroi się niesamowicie, bo Rosjanie tacy są, z głodu zdechną, ale armaty wyprodukują. Natomiast Europa się zastanawia nad tym, jak stworzyć armię. Uważasz, Polska jest jedynym krajem europejskim NATO w tej chwili, który jest w stanie wystawić dywizję wojska. Jak słyszę te brednie, które mówią, że Trump chce NATO zlikwidować. NATO jest zlikwidowane. NATO to jest Ameryka,
Polska, Finlandia, parę krajów tych, co są, im kto jest bliżej Rosji, tym bardziej myśli o obronności. Natomiast Niemcy, Francja to w ogóle od czasów de Gaulle'a nie jest w sojuszu, przypomnę, bo to była taka mania grandioza francuska, że oni nie będą podlegać, prawda, jakiemuś innemu dowództwu niż francuskie. I zamiast ewentualnie roić, żeby te szczątkowe siły zbrojne francuskie, włoskie, hiszpańskie jakoś zwiększać i żeby one ze sobą były w stanie współpracować, to rzuca się hasło idiotyczne jednej armii europejskiej, która ma dowodzić, kto oczywiście? Radio Burczymucha, polski minister spraw zagranicznych. Tak, pojawiła się taka propozycja, ale tutaj też warto chociaż wspomnieć. Chociaż Szymon Hołownia, który powiedział, że wgniecie Putina. Tak, nie ziemię. Chce, w ogóle już nie chce myśleć, jaką częścią ciała go chce wgniatać, po prostu... Też ale, byłby słuchaj, silnym tym do dowodzenia zieloną, ekologiczną armią, która by walczyła tak. z dwutlenkiem węgla. Hołownia wgniecie Putina w ziemię, a Pablo Morales nazywa go płaczkiem. Też to było też w tym, znaczy, na mównicy Hołownie. Sobie, tak, Hołownia nazywa płaczkiem. No on go tam ale gorzej nazywał, ale już ale nie Hołownia będę... Ale się nie obraża, to on powiedział, że on ma dystans do siebie. By się spróbował obrazić tego, ale już nie będę cytował, prawda, jakichś tych... ochytstw pana Kopani i pana Zagozdy i mam nadzieję, że to pójdzie dalej i może by się pan Jadczak na przykład, skoro zaczął się interesować takimi rzeczami, to może by się, jeżeli nie boi się oczywiście pogróżek i hejtu, który na niego spłynął ze strony obozu demokratycznego, może się zajął takim Pińskim na przykład. Również emrana kreatura, prawda, jak Pablo Morales. Ja myślę, że Moralesa. Tych hejterów internetowych opłacanych było znacznie więcej, ale jeszcze może właśnie a propos tej armii i Radosława Sikorskiego, o którym wspomniałeś, to też warto tutaj powiedzieć o pani Urszuli, która dzisiaj przyjeżdża do Warszawy, że chce po raz kolejny być, na kolejną kadencję zostać szefową Komisji Europejskiej i co teraz z Donaldem Tuskiem, który podobno też ostrzył zęby na to stanowisko. No, ciekawa sprawa, bo wygląda na to, że dla Donalda Tuska nie ma propozycji, w każdym razie nie takiej, która by odpowiadała jego ambicjom. Kompetencje Tuska są poza dyskusją, więc nie będziemy o nich dyskutować. Natomiast jednocześnie Olaf Scholz ogłosił, że kandydatem Niemiec na nowego sekretarza generalnego NATO jest Mark Rutte. Dla nas zresztą paskudna kandydatura, bo to przecież tak jak Timmermans, jeden z tych głównych polakożerców w Unii Europejskiej. Ale w każdym razie w tym newsie ważne jest to, że no nie ma dla Tuska propozycji. Nie ma propozycji, się okazuje. To? No tak się starał, tak się zasługuje. To co on tu będzie no nie wiem, może przyjdzie pani von der Leyen i powie, to nie tak miało być. Co to jest? Miało być obrus wyciągnięty, ale te wszystkie te miały stać dalej. A tutaj jest jeden wielki... Klumbum. Jacyś ponarzucani nielegalnie prokuratorzy, których nie uznają inni prokuratorzy. A, sądy, ale jeszcze które jest ten orzekają, konkurs na prokuratora chcą. Krajowego i nie wiem, czy słyszałeś, ale pani Wrzosek podobno byłaby świetną kandydatką, bo jest matką. No, byłaby pierwszym prokuratorem krajowym, który jest matką. Tak, to rzeczywiście jedyne dobrego, co można o niej powiedzieć, no bo wyszły kwity, jak ona ustawki robiła z panem Sienkiewiczem na jego maile, prawda, w listopadzie. Ubiegłego roku, gdzie mu pisała zabezpieczenia, więc proszę zauważyć. Pani Wrzosek jest oczywiście od dawna znana jako polityczna działaczka Platformy w prokuraturze, to znaczy demokratycznej, prawda, tak, demokratyczna działaczka w prokuraturze. Ale no oczywiście no, pan Bodnar sobie ją może wybrać, no ale prokuratora krajowego musi kontrasygnować nominację prezydent, ale oni stwierdzą, że tam prezydent nie jest prezydentem. Może jest wybrany nielegalnie, Donald po prostu Tusk powiedział jego tak, że dla niego prezydentem jest Rafał Trzaskowski, bo rzeczywiście jest prezydentem Warszawy, o ile wiem, taki tytuł mu przysługuje, więc może Trzaskowski się podpisze pod tym, no tylko, że gdzieś tam ten cały bardak narasta, prawda? I może z punktu widzenia Unii Europejskiej, a zwłaszcza Putina, jest to fantastyczne. Sprawa. I może rzeczywiście taki skromny, ja to dopuszczam, że taki był skromny scenariusz minimum, że Tusk ma tutaj, może nie przechwyci całej władzy, ale ma narobić takiego bardaku jak w XVIII wieku, prawda, przypomnę porozumienie trzech czarnych orłów, to jest też w naszej tradycji historycznej, że Rosja, Niemcy i Niemcy, znaczy Niemcy Prusacy, Niemcy Austriacy i Rosja dogadali się, że przez kilkadziesiąt lat pilnowali, żeby w Polsce żaden Sejm nie doszedł do skutku i żadna reforma
reforma nie została zrobiona, żeby to państwo gniło, aż się rozpadnie i oni się tym jego, tę padliną pożywią. Bo to tak wyglądało. To nie jest tak, jak nam się wbija w głowie, że głupi Polacy liberum veto mieli i przez to liberum veto doprowadzili kraj do upadku. Nie. To nie liberum veto doprowadziło kraj do upadku, tylko zmowa trzech potężnych sąsiadów i głupota Polaków, których przekonanie istniało wtedy takie, co mówię jako polonista, który studiował dzieła Stanisława Herakliusza Lubomirskiego i to, co my dzisiaj nie chcemy pamiętać. Ale wiesz, że twoja wiedza jest już nieaktualna, bo te wtedy jeszcze pewnie nie było posłanki, a teraz już widziałeś, że są posłanki. Ona jest znowu aktualna, ponieważ jak czytam i przypominam sobie te sarmackie rojenia o tym, że Rzeczpospolita będzie bezpieczna, jeżeli nie będzie miała wojska, bo wtedy nikomu nie będzie zagrażać, więc nikt jej nie zaatakuje, to dokładnie to jest przesłanie z Monachium. Francja i Niemcy mówią, nie bądźmy silni, nie produkujmy broni, to nas Putin nie zaatakuje. Bo po co bym ja sobie, jak my będziemy dla niego przyjaźni, my z nim będziemy robić interesy, mówię tego, to po co on ma nas atakować? Bardzo dobrze. Ukraina sama sobie winna, bo chciała do NATO. A może zamiast NATO zrobić armię europejską i wilk syty, prawda, bo mówimy, że żeśmy stworzyli armię i owca cała, bo ta armia jest dowodzona przez Radia Burczy Muchy albo przez Płaczliwego Szymona, a głównie zajmuje się walką z dwutlenkiem węgla, a jakby jej urządzić musztrę, to by się połowa pozabijała o własne karabiny, prawda, potykając. Kończymy, więc. Rafale. Rafał Ziemkiewicz to był jego polityczne podsumowanie tygodnia. Zapraszamy też na salonik polityczny, niedziela, godzina 11. Tam podejrzewam, że rozwinięcie tych tematów. Myślę, że jeden temat, któryśmy dzisiaj nie ruszyli, a bardzo bym chciał, żebyśmy w gronie doborowym jak zwykle, bo będzie Zuzanna Dąbrowska, Wiktor Świetlik i Mariusz Gierej, żebyśmy porozmawiali o tych sławnych listach, to znaczy jednym otwartym przez profesora Andrzeja Nowaka do Jarosława Kaczyńskiego wystosowanym. Czy właściwie to było, nazywało się to list starego wyborcy, tak, do młodszego, jeśli dobrze pamiętam. Jest to na portalu Arkana i było omawiane w, może nie wszystkich, ale w tych tytułach prawicowych, które no nie chcą być tylko partyjne, ale chcą być jednak prawicowe w ścisłym sensie tego słowa. No i osławiony jakiś tajny memoriał, który Jarosław Kaczyński miał dostać od Jacka Kurskiego, wyjaśniający przyczyny przegranej i rozmaite. Ten memoriał jest tajny, więc jak to z tajnymi memoriałami już został opublikowany. No został opublikowany między innymi na stronie dorzeczy.pl i też no myślę, że porozmawiamy o tym, bo zbliża się taki kongres, który ma być w Katowicach 2 marca. Kończymy, więc no, jest to moment, żeby porozmawiać. Tak, rozwinę w swoim programie 11 w niedzielę, bardzo plus powtórki, plus YouTube oczywiście. Dziękujemy bardzo. A ja również państwu bardzo dziękuję. To był Rafał Ziemkiewicz i polityczne podsumowanie tygodnia. Do zobaczenia za chwilę.